Witam Was serdecznie z tej strony Bielasłowca. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jakie zmiany nastąpiły w hodowli. Zrobimy sobie poranne obowiązki i przejdziemy do wybierania marchwi, bo ten już ten czas, przymrozki, te sprawy. Przepraszam bardzo. I zaczniemy po prostu poranne obowiązki. To widzimy się u góry przy wypuszczaniu pawi. Dobra, jak widzicie, odkluczamy sobie tutaj wolierkę, czy wolierkę. Górnik, który musimy dzisiaj też posprzątać. I pierwszą ze zmian są tutaj brachmy przeniesione. Jak widzicie, kogutowi odrastał już ogon. I musimy tu jeszcze przenieść wody w innym bukłaku, w innym pojedle i dać im za moment jeść. No, nie wiadomo, czy brachmy sobie wyjdą. Powinny wyjść generalnie. Ale no cóż, dobra. Widzimy się na dole, będę dół otwierał. Także wchodzimy sobie tutaj do szopki. I jak widzicie, jedną ze zmian jest to, że są tutaj tylko samczyki. Jeszcze nie rozdzielone, ale będą rozdzielone. Są oczywiście na sprzedaż. Jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam, się dogadamy. Również tutaj mam samicę 9-miesięczną. 8-miesięczną. Też na sprzedaż. Bardzo fajna budowa. To i wiadomo, są kalifornijskie podczas pierzenia. Moja para dorosła. A tutaj są, nie wiem czy widzicie, 3 koguty kalifornijskie, bo 2 pary sprzedałem już. W sumie dostałem 1 para, tylko mam samiczkę w domu, bo coś z nią jest nie tak, znaczy wszystko z nią w porządku. Ale spójrzcie na tą, jak króliczek sobie siedzi, fajna budowa. Pokażę wam. Spójrzcie. Abi, to jest Abi. Tak moja dziewczyna ją nazwała. I no, tu są kurczaczki. Szabo, zaraz im też damy paszy. Ale na razie tutaj muszę tylko pootwierać. I no, kalifornijskie sprzedane. Dostałem, tak mówię, 1 para. Także jeżeli ktoś jest z Was chętny, to zapraszam do zakupu. No i co? Tyle ze zmian. Jak na razie. Tutaj oczywiście. Zaraz Wam pokażę na zewnątrz, co się zmieniło. No, przejdźmy sobie tutaj. Teraz do tyłu wolier. No i generalnie tutaj też zostały przeniesione seberytki. A muszę dzisiaj tutaj pograbić. Jak to co tydzień. No, tutaj nie jest oczywiście skończone to przejście. Zacząłem tą pracę i jej nie dokończyłem. A tutaj, spójrzcie, tutaj są samice, 4 samiczki, srokacza czarnego i wszystkie 4 na sprzedaż, bez żadnego problemu. Tutaj mają wejście, wiadomo, wiecie jak to wygląda u mnie tutaj ta klatka, więc nie będę Wam jej pokazywać. Tutaj natomiast, jak widzicie, zmieniło się wiele. Wczoraj przywożę tutaj z dziewczyną z Julką piasek. O, i patrzcie, o. Tutaj, o, może tutaj widać, jest wylana posadzka. Wylałem posadzkę w tej wolierze. I będę właśnie tutaj trzymał kalifornijskie. Tutaj jeszcze przyjdą deski, chyba do tej wysokości, jak jest tutaj, tu będą do tej. A tutaj będą najprawdopodobniej do tej. A na zimę tutaj przyjdzie folia, jeżeli będę miał jeszcze na to fundusze.
No wiadomo, no tutaj się nic nie zmieniło, tu są baloty i na razie tutaj chyba będą, bo zakup się nie szykuje. No i co? To tyle ze zmian. Tam już zacząłem robić właśnie tutaj te deski. Będą też one tutaj. No. Jeszcze rynna będzie musiała być zakupiona. I nic. Przejdę sobie teraz do dawania jeść, bo jeszcze nie dałem. Chciałem do was nagrać najpierw swój odcinek. Tutaj wczoraj też posprzątałem z Julką, nie na odcinku. Po prostu by to za długo zajmowało. Jeszcze taka sprawa. Mam może ktoś z was taką felgę od komara, od Włeski, bo tutaj w tym są dwie różne. Albo zakładamy wtedy od komara felgę tutaj, ale wolałbym w sumie bardziej od komara niż od Włeski, bo chociaż od Włeski jest mocniejsza, nie wiadomo. Więc po prostu jak macie od komara czy od Włeski, nie obrażę się jak napiszecie, czy macie, czy nie. Możemy się tam wtedy dogadać i zobaczymy. No dobra, to ja teraz przejdę sobie do uszykowania jedzenia dla tych wszystkich tutaj stworków i wtedy zaczniemy wybierać buraki tam. No jak widzicie, są sieki, że tak powiem, cały czas tutaj z nami bez żadnych zmian. Czekajcie, jakąś deskę potrzebuję teraz. Tu też jest w ogóle bałagan, ale to tam mniejsza o to. Dobra, no wsadzimy. To nie chyba. Ale może to. To wsadźmy. O. Sąsiaki cały czas są tutaj dla mnie dobrym pomysłem, więc cały czas ich używam. Tutaj mamy owiec. Tutaj jest pasza. Około 100 kilo chyba. Tu mamy dla kurcząt, która mi się już kończy pomału. A tu jest dla królików. Sobie zrobiłem wczoraj też mieszankę, którą będę musiał teraz przesypać, bo potrzebuję wiaderko. Ale króliki dostaną dzisiaj nać marchwi, tak się mówi? Chyba nie. Ale mniejsza o to. No właśnie, ja to wiadro potrzebuję, więc używamy je tutaj. W pierwszej kolejności damy tutaj kurczaczkom paszę, bo kwoka już tutaj czeka. O, dostały paszę. Tu jeszcze jest mokry trochę ten kubek, wczoraj był myty. Ale no co, zróbmy tak. Dwie pszenicy. Dwie paszy. Okej, trzy paszy dajmy i dwie owsa. Dobra, to już tutaj mamy uszykowane, bo w sumie musimy dać tylko kurom i nikomu więcej, prawdę mówiąc. W ogóle wczoraj wypuściłem koguta zielonuszkę, bo tak powiem na wolność, tutaj go na podwórko wypuściłem. Mógł siedzieć właśnie tam, gdzie te samice srokaczy i go nie ma. Piór żadnych nie ma, nikt nie wie co się z nim stało, a ja wiem tyle, że znikł i no i trudno. Kolejną sprawą jest to, że 4 listopada mamy rok kanału. Rok powstania kanału i na ten dzień chciałem dla was też zrobić jakiś taki jakby specjal, można powiedzieć, ale mnie teraz też kiepsko z nagrywaniem, bo zacząłem pewien projekt znowu. Osoba, z którą
która jakby, nie wiem, miała mi pomóc przy tym specjalu, nie odezwała się, a napisałem do niej. Także wiecie, ciężko to wygląda w tym momencie. O, dłużyłem się o pług. Ciężko, widzowie. Ale ogólnie najlepsze jest to, że ja mam ponagrywane te filmy, tylko że ja nie mam czasu ich zmontować. Jeżeli dobrze pójdzie, tak o tych burakach było. Mówiłem wam, że mam nagrane, że nagrałem go i może go dzisiaj wrzucę, ale dopiero go zmontowałem pewnie i pewnie dopiero go wrzuciłem, a teraz o tym mówię. No ale mniejsza. W ogóle nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, jeżeli jesteście nowi, bo tutaj planuję trochę zmian w hodowli. Też jest ten kanał, żeby po prostu się z wami dzielić, co tutaj się dzieje. Nie tylko, nie? Wiadomo. No cóż, jedę teraz po szczepę z ciągnikiem. Czy weźmy po prostu wózek, sobie zaczepimy do ciągnika. Bo tak. I no, będziemy tutaj jeździć. Catosik, uważaj. A wracając do tego specjala, to postaram się załatwić tutaj, żeby to wypaliło. Ale zobaczymy. Jak widzicie, Julka już tutaj coś wybrała z tej marchwi. Tutaj se siedzi. Kilka tych rządków było wybranych. Ja zacznę tutaj też wybierać coś pomału. Ogólnie marchewka jest tutaj wyszła trochę słaba. Nie ukrywam to. Po prostu w złym miejscu to wszystko zrobiłem. Na drugi rok postaram się to lepiej ogarnąć, żeby to było w innym miejscu, w lepszym tak naprawdę. A po prostu przywiozę obornika więcej od krów, nagnoimy, będzie o wiele, wiele lepiej, wiadomo. O, to jest ładna marchewka już tak naprawdę. Takie mogły być wszystkie. Tylko jak widzicie, już jest trochę tutaj zdeformowana. Od czego to jest, to ja nie wiem. Podlewane wszystko było w lato. Nie tylko, bo w tym czasie, co mieszaliśmy z Julą, to też było podlewane. No dobra, ale ja tutaj wybiorę Julką tą marchewkę i widzimy się, chociaż tam może w połowie, coś takiego. Generalnie, jak widzicie, buraki, przepraszam. Marchewka została wybrana. Tutaj jest skrzynka. I dosypiemy jeszcze na chwilę koszyk. Nie, już mogę go dosypać. O, spójrzcie. No i jeszcze taki koszyczek tu wleci. Jeden. Także Picabello. To tutaj idzie dla królików teraz. No i co? Tym akcentem tutaj żegnam was. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ja byłem Bielasodowca. Na razie i cześć.